Program został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję za zaproszenie. Witam w recepcji hotelu Manor House w Lewiskach. Ten obiekt jest historyczny, prawda? Tak, ma wielką, bogatą historię. Zaczyna się w XI wieku, no i trwa dalej. Od kiedy jest hotelem? 18 lat jesteśmy. Także można się bawić. Tak jest. Wiem, tak. Że są świetne zabiegi spa, że jest niesamowita kuchnia, między innymi wegańska, bardzo bogata i atrakcyjna w swoje produkty, ale ta historia i konie tu widziałam są. Jest to wszystko, co Pani wymieniła, wszystko to jest, trzeba to sprawdzić po prostu. W takim razie zaprosił mnie Pan, tak też co zrobić, idę, sprawdzam, a Wy ze mną chodźcie. Konik z podróży po Mazowszu w Chlewiskach na południu. Zapraszam Was, chodźmy. Manor House Spa to malowniczo położona posiadłość w otoczeniu zabytkowego parku z pomnikami przyrody. Prawdziwa enklawa spokoju i dobrych energii natury. To hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom, który łączy piękno arystokratycznych tradycji i współczesny luksus. Charakterystyczne dla Manor House Spa są dobroczynne dla zdrowia kąpiele w japońskim stylu. Wysokie wanny dla dwojga są idealne na romantyczne chwile z ukochaną osobą. To holistyczne spa. Wzmocnisz tu siły życiowe i pobudzisz autoregenerację organizmu. Odzyskasz naturalne piękno oraz harmonię między duszą, ciałem i umysłem. Wysoka biowitalność kompleksu hotelowego i naturalne terapie w energetycznym spa dobroczynnie wpływają na organizm. Innowacyjny program odmładzający Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia pobudza naturalne procesy samouzdrawiania na poziomie komórkowym. Słowiańskie rytuały zdrowia witalnej wiosce spa, seanse w płótnach w łaźniach rzymskich, koncerty na gonki tybetańskie, terapia biowitalna łącząca działanie ciepłych mat z kamieniami szlachetnymi, muzyki harmonizującej czakry i plazmy. Wszystko to dla Ciebie, dla duszy i dla ciała. Jest też pyszna kuchnia staropolska, szlachecka, w której jest pyszny rosół. Rosół jest gotowany z czego? Rosół mamy gotowany z spalonych kości wołowych. Podstawą jest kogut, kapłon. Żołądki konfitowane, czyli? Czyli gotowane w tłuszczu. Długo? Są tak przechowywane do samej wydawki. Widziałam też, że macie pyszną kaczkę, pyszne policzki wołowe, także rzeczywiście to są tradycyjne polskie szlacheckie potrawy sięgające dawnych czasów. Wcześniejszych receptur. Według wcześniejszych receptur. No dobrze, ja sobie teraz spróbuję to pyszne kaszotto, które jest tutaj pęczakiem z boczniakami. Boczniakami. A później skorzystam z Waszego spa, gdzie zobaczycie, jakie będę miała niesamowite zabiegi i na twarz, i na ciało, bo już o tym wiem. No i popływam jeszcze sobie w basenie, by z wielką siłą i energią dalej pojechać i zwiedzić i Warkę, i Radom. Także bądźcie ze mną, bo dużo jeszcze zobaczycie i poznacie na Mazowszu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I tutaj mam taki mały prezent, ekologiczny, pyszne cytrynki miętowe. Także proszę bardzo. Bardzo miło. Od Monik z podróży po Mazowszu. Zapraszam Państwa na urokliwy spacer po zabytkowym parku w Manor House Spa. Już jestem na rynku w Radomiu. Za mną jest Muzeum Jacka Malczewskiego, słynnego polskiego malarza okresu symbolizmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a potem jeszcze zobaczymy Muzeum Wsi Radomskiej. Muzeum Jana Kochanowskiego jest jedyną w Polsce i na świecie placówką muzealną poświęconą Janowi Kochanowskiemu, wybitnemu poecie, niezwykłej osobowości i wielkiej indywidualności epoki renesansu, którego dokonania literackie wyszły poza ramy polskiego renesansu i porównywalne są do dzieł tak wybitnych poetów jak Francesco Petrarca. Do najcenniejszych zbiorów związanych z Kochanowskim, znajdujących się w muzeum, należą drzwi żelazne z herbem Korwin, fotel kryty kurdybanem, fragment tympananu z rodzinnej kaplicy Kochanowskich w Sycynie, pierwodruki jego dzieł, meble, obrazy o tematyce czarnoleskiej oraz niezwykła kolekcja gobelinów związanych z życiem i działalnością literacką poety. I tak jak obiecałam, jesteśmy już w Muzeum Wsi
Radomskiej, gdzie było nagrywane przedwiośnie. Chodźcie, zobaczycie, jak to drzewie się żyło na wsi polskiej. Zapraszam. I chciałoby się rzec, wsi spokojna, wsi wesoła, a jednak tak jest. Jesteśmy w Muzeum Wsi Radomskiej. Jest ze mną dyrektor Jona Jaroszek. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Jedziemy cudownym Meleksem, także mamy tą drogę ukróconą, bo to też wycieczki, które odwiedzają to miejsce, mogą zwiedzać się właśnie takim oto Meleksem. A jesteśmy na 32 hektarach w przepięknym, malowniczym, a jesiennym już anturażu i krajobrazie. Pani dyrektor, tu się odbywają imprezy przez cały rok. Imprezy jakiego typu? Bardzo różnego typu przedsięwzięcia kulturalne organizujemy na przestrzeni od Niedzieli Palmowej do w zasadzie zakończenia przedsięwzięciem, które my tak szumnie nazywamy Festiwal Ziemniaka. Czyli tutaj odbywają się tak zwane lekcje muzealne, tak? Lekcje muzealne prowadzą to panie z naszego działu oświatowego. Na co dzień robimy te lekcje. Mamy wachlarz bardzo wielu lekcji. Jest lekcja od ziarenka do bochenka, gdzie jest wypiekana bułka. Są gałganiane zabawki. Jest lekcja Kto ty jesteś? Polak mały, która nawiązuje do naszej tradycji, ale również do połączenia tego z historią, szczególnie w roku 2018, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta lekcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I oczywiście takie sensu stricto lekcje etnograficzne. Panie z kolei z działu hodowli i zieleni pokazują lekcje nie tylko na naszej małej wiosce, gdzie mamy świeżo wybudowany plac zabaw dla dzieci, ale również z elementami poznawania ziół. Mm-hmm. Zapachu tych ziół, to również są lekcje na zagrodzie z Alojzowa, gdzie są zwierzęta, gdzie dzieci tak naprawdę uczą się i poznają dzisiaj zagrodowe zwierzaki, zagrodowe ptaki. Pani dyrektor, jak dużo jest tutaj obiektów mieszkalnych z XVIII wieku? Tak naprawdę niewielkiej powierzchni, bo to jest tylko 32 hektary. Stoi prawie 80 drewnianych obiektów. To jest architektura ludowa z terenu dawnego województwa radomskiego, stąd też możemy zobaczyć zagrodę z Alojzowa. To jest w kierunku na Iłże. Mhm. Możemy zobaczyć zagrodę z Bartodziejów, z Chomentowa. I tam skupiamy się na pokazaniu architektury wiejskiej, domowej, taka jaka kiedyś była na wsi. Na wsiach mamy dwa dwory. Jeden dwór z Pieczysk, to jest najbardziej wysunięty w kierunku na Warszawę wieś za Grójcem, jak również dwór z Brzeziec spod Białobrzegów. Ale ten dwór z Brzeziec dzisiaj wykorzystujemy jako miejsce różnego rodzaju spotkań integracyjnych, wesel, chrzcin, bo również takie przedsięwzięcia organizujemy dla czyli osób. Kochani, przepraszam, kochani, jeżeli chcecie wziąć ślub w takim anturażu wiejskim z XVIII wieku tutaj byłego województwa radomskiego, to ja serdecznie zapraszam do Muzeum Wsi Radomskiej, by powiedzieć słynne tak. Udostępniamy kościół, jeżeli chodzi o takie uroczystości kościelne, natomiast później można spotkać się w dworze na spotkaniu rodzinnym, integracyjnym. Ludzie są bardzo z tego zadowoleni, bardzo często mamy dwór wynajęty, więc zachęcam, aby troszeczkę wcześniej do nas zadzwonić, by móc sobie to zarezerwować. Zakończenie pierwszego projektu unijnego wokół, to był projekt, który realizowałam, zdarzyło się kiedyś nad wodą, wtedy powstało 8 drewnianych obiektów, 2 nowe murowane, przepiękny amfiteatr na prawie 400 miejsc, jak również całe zaplecze konserwatorskie. To są 2 nowe obiekty. Jeżeli chodzi o zabudowę drewnianą, powstało odwzorowanie zagrody z Solca nad Wisłą. To jest z kolei na południe bardziej wysunięty obszar naszego regionu. Ta zagroda charakteryzuje się tym, że jest tam tak zwany okulnik, czyli z 4 stron zamknięte, chata nieopodal, półkurna, czyli bez komina. I temu projektowi również towarzyszyło wybudowanie 2 młynów. Jeden młyn z Zajączkowa na koło wodne, drugi na turbinę. I do tego wybudowaliśmy jeszcze tartak, który dzisiaj na naszych imprezach zawsze są panowie i pokazują prace drzewne właśnie w tym tartaku. Na każdej imprezie można się u nas wyedukować. Robimy bardzo dużo warsztatów dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i na tym się skupiamy, żeby tutaj nie było tylko sam spacer, który oczywiście jest przepiękny, bo jest cudowna aura, są 2 stawy, jest rzeka płynąca przez muzeum, ale mimo wszystko chcielibyśmy, żeby ludzie też skorzystali z tak zwanego doświadczenia naszych mam, naszych babć,
nauczyli się czegoś na naszych imprezach, więc zawsze są z nami twórcy ludowi. Tradycja i korzenie to jest coś, co nas kształtuje. I na tym nam zależy. Ja osobiście uważam, że to jest tak istotny element naszego życia, że nie możemy żyć tylko teraźniejszością, dzisiaj i przyszłością. Musimy mieć na względzie to, co było kiedyś. Musimy mieć te podwaliny. Oczywiście, bo to jest nasz fundament i myślę, że jeżeli nie będziemy pamiętali swojej historii, nie będziemy mówić głośno o swojej tradycji, to żadna przyszłość nie ma dla nas znaczenia. Monik z podróży po Mazowszu na terenie Radomia i Warki. W drodze do Warki nie byłabym sobą, jakbym nie zatrzymała się wokół tych pięknych sadów jabłkowych, bo Mazowsze najzdrowsze. Jest ze mną Małgorzata Dąbrowska, sołtys Bończy, która to wieś ma 120 mieszkańców, którzy wszyscy uprawiają jabłka, prawda? Tak, wszyscy uprawiają jabłka, ale muszę dodać, że jesteśmy w Bończy, gdzie świat się nie kończy. To prawda. I oprócz 120 mieszkańców i 1500 metrów asfaltu mamy jeden sklep, jeden krzyż i jednego konia. I całe morze jabłek. Jabłek jest tu rzeczywiście dużo. Ja już ze dwa zjadłam po drodze. Ja nie widziałam tylu jabłek. Mazowsze jabłkiem niemalże, no, rosnące po prostu. Jabłkiem słynie. Opowiedz mi proszę o edukacji, jaką prowadzisz na wsi. Dzieci się tutaj uczą, rozwijają, poznając tą matka natura, przyroda. Wiesz, kiedyś zadałyśmy sobie pytanie, czy jabłko jest piękne? No jasne, że jabłko jest piękne, no tak. Ale jabłko nie tylko wygląda, smakuje i jest urocze, ale jabłko to przede wszystkim miejsca i ludzie. I my postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, które opowiada o ludziach, o historii regionu. Ponieważ jesteśmy dumni z tego, co robimy i kim jesteśmy, postanowiliśmy mówić o tym głośno. I tak powstała nasza szkółka owocowa, do której przyjeżdżają dzieci, a my opowiadamy o naturze, o potędze przyrody, o związku przyrody z człowiekiem, o historii regionu, o naszym życiu w sadzie. Chodźmy. Zapraszam. Po całym dniu atrakcji Monik z podróży po Mazowszu była i w Chlewiskach, i w Warce, i w Radomiu. Teraz jestem w Muzeum Pułaskiego, do którego Was zaraz zaproszę. A póki co dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam na mojego bloga monikstv.com, fanpage'a i Instagrama Monik z podróży. W otoczeniu starych drzew zabytkowego parku stoi biały, klasycystyczny pałacyk. Jego historia sięga początków XVII wieku. To właśnie Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego, które zostało otwarte w 1967 roku. Powstało ono na cześć najbardziej znanego mieszkańca tego domu, Kazimierza Pułaskiego, polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu narodów. Misją Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki. Zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia. We wnętrzach pałacu prezentowana jest ekspozycja, która przypomina działalność Kazimierza Pułaskiego w Polsce i na ziemi amerykańskiej oraz zasłużonych Polaków w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Stanów Zjednoczonych. Przez lata muzeum zgromadziło eksponaty związane z takimi postaciami jak Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Helena Modrzejewska czy Ignacy Jan Paderewski. Stylowe wnętrza sprawiają wrażenie, jakbyśmy poruszali się po domu zamożnego szlachcica. Zgromadzono tu zestawy mebli, malarstwo, tkaniny, zegary, broń, srebro, porcelanę, a także dokumenty, stare mapy i starodruki. W malarstwie dominują portrety i sceny batalistyczne. Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.